Cześć, 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 cześć. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, czyli Pomidor innymi słowy na YouTubie, a was chciałbym zaprosić na kolejny pomlog z mojej strony. Dzisiaj będzie coś specjalnego i wiem, że jest to troszeczkę zrobione nie po kolei, dlatego że mam dużą część pomlogów nagrane z parę dni przed, a nawet z parę tygodni przed, bo tam z tydzień albo coś takiego. Ale no, dzisiaj jest specjalna okazja na pomloga. Otóż, ostatnio byłem u mojego dobrego przyjaciela Pixela. Byłem się spotkać z tym cybałem po iluś tam latach. Generalnie, co mogę powiedzieć, to to, że było fajnie bardzo. Jest z tego dosyć krótka relacja. Nie będzie to filmik jakiś godzinny, czy tam ponad godziny, tak jak to było w przypadku Łodzi czy Bydgoszczy. Po prostu będzie to relacja, która w mojej opinii chciałbym, żebyście ją obejrzeli. Mam nadzieję, że wam się ona spodoba. I być może, jeżeli w tym roku się jeszcze z Pixelem spotkam, to może go namówię na jakiś dłuższy, że tak powiem, jakąś dłuższą relację, żeby to mogło, wiecie, trwać dosyć dłużej niż tam powiedzmy pół godziny. Nie wiem, ile to dokładnie będzie trwało. Będziecie widzieli dokładnie o timerze. I co tu mogę jeszcze powiedzieć? Generalnie to nie wiem, czego się spodziewać. Znaczy ja wiem, bo się już z nim widziałem, ale jako, że jest to film, to powiedzmy, że zbuduje taki klimat i nie wiem, czego się dokładnie spodziewać. Nie wiem, co tam dokładnie będzie. Nie wiem, czy czasem nie zamknie mnie on w piwnicy, czy nie wiem, nie będzie wykorzystywał mnie do dokarmiania jakichś biednych kotków. Mam nadzieję, że tak być nie będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no bo w końcu, no musi być dobrze, no nie może być inaczej, chyba. To są oczywiście też również słowa do S-Line'a, tak więc ten film, a raczej ten wstęp to troszeczkę taka inspiracja S-Line'em, kiedy to on tam w Łodzi również sobie usiadł grzecznie i tam coś popierdolił do kamerki. Pozdrawiam cię serdecznie, Sylwek. I co, no... Mam nadzieję, że wam się to spodoba, tak więc jeżeli się wam spodoba, to zostawcie łapkę w górę. I co? Ja już będę leciał w tamtą stronę, tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Bye, bye, bye. A lipka. Siema, siema wszystkim, co tam, jak tam? Siema, siema. No, idziemy sobie właśnie na pociąg, że tak powiem. No i co? Jest godzina piąta ile? 5.30, co takiego? No, 5.30, kurde. Kto by pomyślał, że aż tak rano będziemy popierdzielać. A gdzie jedziemy? A to się dowiecie, gdzie jedziemy. To nic nie będę spoilerował. Dowiecie się dopiero na miejscu. Tak. Z tego możliwe, że wyjdzie jakiś taki niedługi film. No ale będzie. To chyba najważniejsze, nie? Oczekujcie, że tak powiem, dłuższych produkcji trochę później, bo trochę będzie się działo w tym roku. Prawda? Więc teraz idziemy. Póki co ja nie pokazuję twarzy ze względu na to, że niewyjściowy jestem. No, niewyjściowy. No. Ta najlepiej już od razu o drugiej wstanie. No. No, więc... elegancko. Dobra, to widzimy się potem. No i elegancko sobie siedzimy. Prawda? Masz coś do powiedzenia? Na zdrówko. I co powiesz? Nie wiem. Nie wiesz? Czekaj, kto mi w ogóle zrobił przylew na piątkę? Dobry wieczór, siema. Teraz ja swoją perspektywę nagrywam. Jeszcze śpiący. Ale jeszcze światło za to skoczy. No, dokładnie. No, tak więc... Co, będziemy się widzieć w połowie drogi. Ja się muszę jeszcze przebudzić i coś sobie obejrzeć. Tak więc... No co, trzymajcie się. I widzimy się w drodze.
No i jaluwina, moi drodzy. Moja dziewczyna se poszła do Rossmanga, a ja se tutaj czekam na nią. Czekam, bo za niedługo będziemy ruszać dalej. No. Tak więc jak widzicie, tutaj macie ławkę, która jest pozbawiona, że tak powiem, sami wiecie czego. No, widzę, że tutaj mamy drugiego miglanta, który jest pozbawiony czegokolwiek. No, a my jako dobry start sobie byliśmy w KFC na śniadanku. Takim małym. Fajne te orientalne kurczaczki tam sprzedają w takim boksie. Super sprawa, lepsze niż to w Maku, co teraz wprowadzili. Bo w Maku teraz wprowadzili tam jakieś te kurczaczki za 32 zł, taki kurczak box z frytkami. Dla mnie to się kompletnie nie opłaca dla jednej osoby. Jakbym miał myśleć o dwóch, może trzech, no to wtedy jeszcze, ale tak dla jednej osoby to 32 zł to się kompletnie nie opłaca. A za mną przy okazji deszcz sobie pada, bo jak widzicie, trawa jest trochę ciemniejsza i generalnie taka pogoda jest, można by powiedzieć, że średnia. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba cieszyć się z takiej pogody i tyle. Czasami musi trochę popadać, żeby nie było potem suszy, bo ostatnio były problemy właśnie z tym, że u nas w Polsce była mocna susza, więc byleby teraz normalnie sobie te wszystkie roślinki i tak dalej sobie tam kwitły, żeby to wszystko rosło, żeby rolnicy nie mieli na co narzekać, że mamy suszę. Bo jednak nikomu to do szczęścia nie jest potrzebne. Kto wie, może kiedyś zrobimy sobie vloga, jak się tramwajem przejedziemy po Wrocławiu, albo po Bydgoszczy, albo po Gdańsku. Kto wie? Tak to właśnie jest. Teraz trzeba czekać, bo Justyna poszła potem po napój, więc sobie trochę poczekamy. Jeszcze na dworcu siedzimy, 9.20 albo 32 mamy pociąg, więc zobaczymy, co będzie dalej. Wy już pewnie po tytule wiecie, gdzie jedziemy. Aczkolwiek trzeba budować jakoś klimat, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, patrzcie, mam tu parasolkę, żebym zaraz was z nią nie zdzielił, nie? Tą parasolą w łeb. Jak nie obejrzycie tego filmiku, to jest kolejny ten wyjazd. Więc trzeba oglądać. Do końca oglądamy. Patrzcie, jaka cool bluza normalna, nie? Kurde. Widzicie to? Kurde. Czekajcie. O, patrzcie, widzicie? No. Elegancja Francja, jak to się mawia. No a teraz czas poczekać na Justynę z bagażami i z parasolką, żeby nie było. No. Ciekawe jak długo będzie siedziała w tej żabce. Zobaczmy. Może zaraz wyjdzie. Ale nie, chyba aż tak szybko nie wyjdzie. Nie wydaje mi się. No to jedziemy. Jesteśmy już w toalecie. Znaczy w toalecie, ja jestem w toalecie, a jesteśmy razem, bez przesady. Jestem w toalecie, jesteśmy ogólnie w pociągu. Powiem wam tak, pociąg opóźniony o 30 minut. Generalnie no, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Śmieszna sprawa, nie powiem, że nie. Jestem ciekaw, jaki był powód tego, że później niby jakiś stan techniczny, no ale no, kurczę, nie wiem. Ogólnie to za niedługo jakieś przebitki wam nagram i co, będziemy się widzieli na miejscu. Tam jestem ja, nie? Patrzcie, kurde, o, znaczek PlayStation, No i teraz widzimy się w trochę takiej postprodukcji, ponieważ jak widzicie, teraz przed wami będzie obraz, gdzie my sobie po prostu będziemy jechali do pewnego osobnika, z którym już od dawna planowałem się spotkać, jak zresztą widzicie po tytule. No i takie oto piękne widoki mieliśmy za oknami. Troszeczkę się tutaj, mówię, pobawiłem montażem, trochę wam poprzyspieszałem pewne sekwencje, byście się po prostu nie nudzili. I sądzę, że poza muzyką w tle będę od czasu do czasu się odzywał, nie mówię, że w tym materiale, ale od przyszłych materiałów, by po prostu materiał był jeszcze bardziej urozmaicony. Tak więc przejeżdżaliśmy przez różne tutaj miasta, mieściny, przez różne stacje, ale najważniejsze jest jedno, że udało nam się dojechać. Dojechaliśmy, że tak powiem, cali i zdrowi. No i mam nadzieję, że ten format będzie wam się podobać, dlatego że od czasu do czasu, znaczy od czasu do czasu, już od teraz, od tego właśnie pomlogu, będę bardzo często dawał właśnie takie różne wstawki,
wstawki, nie wstawki, różne takie montaże, byleby po prostu jakoś ubilić wasz czas, byście mogli sobie co nieco jakby tutaj posłuchać ewentualnie w tle, kiedy widzicie teraz na przykład ten oto montaż, gdzie my sobie po prostu jedziemy. No dobra, no to co, ja wam tutaj życzę miłego oglądania, ja z postprodukcji, i dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się ten vlog podobał. Oh yeah. No to dojechaliśmy na miejsce, nie? Jo, jesteśmy w domu, nie? Tak. No to jest miejscowość dom, miasto dom, nie? Dokładnie tak? Dokładnie tak. Oh yeah. Jedziemy na wprost. Prosto do przodu. I elegancja Francja. No. Ej, fajna okolica nawet. Ledwo wyszedłeś z pociągu i mówisz, fajna okolica. No fajna. No i jedzie sobie stąd pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Ojej. A skąd wiesz, gdzie iść? Nie wiem, idę przed siebie. No, ty, kurde. Elegancja Francja. Ty, wydaje mi się, że na wprost musimy iść, wiesz? O, ktoś tam idzie. Ty, Beskitu. Ej, ktoś, kto tam idzie? O nie. Elo, żeś się załapał akurat. No. Nie wiedziałem, który przyjedziecie, więc poszedłem od razu tam własny środkowy. Jak się to no. Zobaczyłem, ten to już sobie... No, tak to się bawi. Patrzcie, w co się gra. Widzicie, to Sonic. Prawda? Tak. To jest Sonic? A jak się czujesz? Okej. Patrzcie w ogóle na tą latającą głowę, widzicie? Normalnie upośledzony. Hehe. O. No to siema wszystkim. Przywitajcie się, Siema. Hello. No, tu, proszę bardzo, z kim idę? No. Jesteśmy ten, w domu ogólnie. Co nie? Dokładnie. To miejscowość dom w województwie dom. Generalnie. No. Patrzcie, proszę bardzo, jakie piękne widoki. Jakby ktoś nie wiedział, to ja mieszkam w domu. Dokładnie. Trzeba, że tak powiem, się otwarcie o tym mówić. Wszyscy mieszkamy w domu. Prawda? Mieszkamy. On tylko w domu. No. Obecnie też z nim w domu jesteśmy. Tak jest. Nie, no my na dworze śpimy, co ty? Jo. To już inna była umowa. Cicho, nie mów na głos. Nie rób to wstydu. Tak jest. No i idziemy sobie prosto w sumie przed siebie, daleko. Bo jak to mawia cytat z pięknej piosenki, znowu w życiu nam nie wyszło. Musimy iść w stronę słońca, którego nie ma. Jak widzicie, chmurki są bardzo fajne, co oznacza... No, chmurki są bardzo fajne, co oznacza, że będzie dzisiaj pompa. Może tak, może nie. Tak. No, jak widzicie, jest cisza i spokój, kurde, na miejsce, w którym chyba każdy by chciał się znaleźć. Jeżeli macie dosyć oczywiście dużych miast. Co, czemu kiwasz na nie? Czemu? No nie, no proszę cię. A ty? No co? Aha, no jak zwykle.
Jak zwykle, ja tu chcę coś fajnie, profesjonalnie zrobić, a ty musisz, kurde. No musisz. No, proszę bardzo, ja się muszę pochwalić. Patrzcie, 9,5 normalnie. 6,9, jo. Sama jesteś 6,9. No. I se tak gnamy. W nieznane. Trzeba będzie sobie w końcu ten statyw do telefonu kupić, bo kurde, trzymanie go to tak... Ktoś se z boku zobaczy i pomyśli, że jakiś wariat chodzi. Co, nie? To mówisz chyba, że od 2 lat kupisz ten statyw, nie? Nie no, od roku. A może od 2 lat, nie wiem. 2 lata temu to większość z GoPro nagrywałem. Więc no. Wtedy to byłaby jakość. Kto? Musiałby sobie zrobić kask. No dokładnie. Chodził wszędzie z kaskiem. W pociągu z kaskiem. Tak. Do kościoła w niedzielę z kaskiem. Bo kto wie, może sufit na łeb spaść w każdej chwili. No. Niebo spać, bo w sumie tak się zabiera, że niebo spadnie rano. No. W sumie jestem ciekaw, jak długi z tego vlog wyjdzie. Tak szczerze. Może pewnie z 30 minut. No. Z tym wszystkim, co nagrałem i w pociągu, i teraz. Tego bardziej sobie w pociągu nagrałem tutaj. No, no wiesz, no ceniłem też twoją prywatność, bo nie zawsze mogłeś chcieć. Dokładnie, no w domu to nie wypada. No w domu to nie wypada. W domu to nie wypada. Ale przed domem już można. No, tak to właśnie jest. No. Patrzcie, jakie piękne pole. Widzicie? Macie to? Macie to w Polsce? Macie to w Polsce? Prawda? Nie. Nie mają. No bo wiecie... Bo generalnie to, tu gdzie jesteśmy, to też Polska nie jest tak. Nie żeby coś. Jak to się, jak to mawiałam, to jest za dupie górne? Czy dolne? No. A więc takie piękne widoczki są. Sa. Nie rzucaj we mnie, ty! Co się śmiejesz? Później będą cię szukać, kurde, za to, że mnie rzucasz, obrzucasz. No. A, kurde. Rzuca we mnie. Nie dość, że kurde, ja mu tutaj daję mu kurde 5 minut u mnie, to jeszcze we mnie rzucę, kurde. No, ładnie się ukłonił. A ty co? A ja idę przed siebie. Idziesz przed siebie? Tak. A nic nie powiesz, nic nie skomentujesz? Zajmij mi się sobą. Czemu? Czemu mam się sobą zająć? Czemu ty taka niedobra dla mnie? A, tam nie dojdziemy w sumie, tam w prawo. A tam wejdziemy w tą ślepą uliczkę i będzie game over. No. Przez ludzkie u. Cokolwiek to znaczy. No. Ojoj. Ale co, jeszcze nie pada przecież. Piękne chmury są. Póki co. Nie zanosi się chyba na deszcz, chyba. Tam to już pewnie huragan. W sumie? Czekaj. To nie wygląda dobrze. To nie wygląda? Oj. No to będziemy mieli miłe zaskoczenie. Oj nie. Oj nie. Nie żebym dramatyzował, ale to wygląda dramatycznie. To źle wygląda, po prostu. No cóż, i są tu jeszcze kwiatki. Białe, fajne. Różne odmiany kwiatów. Ale mleczyka nie ma. Nie ma ostatniego w sezonie. No bo tam to były wakacje w tym sezonie. No nie. Sezon się skończył. Mówisz. No, a tamto jest jeszcze dalej, wypizdowie, tym razem dolne. To jest górne, boczne. To tam jest boczne, tu jest górne, tam jest, nie wiem. Idziemy wprost, do góry. A tam jest boczne, to pizdowe, a to boczne. A to tam idziemy do lasu wtedy, w takim razie. Tył, to jest wypizdowe dolne. No, czyli widzicie, takie trochę skomplikowane w sumie.
Musicie sobie ten znaleźć. Wpiszcie sobie najlepiej w Google Street View pizdowie dolne, to zobaczycie, gdzie to jest. A będę się śmiał, jak naprawdę coś takiego się znajdzie. Pewnie jest jakaś taka pekowa, takowe miejsce wpisane. Co nie? Dobła? Dobła to jest zupa z bobra. Kurde, żałuję, że okularów nie wziąłem. Chociaż w sumie słońca nie ma, ale zawsze w razie co się przydadzą. Nie zawsze razi. No, parasolkę, kurde. Ty mogłaś wziąć. Ty kupowałaś ostatnio. Wczoraj dokładnie. Kto wczoraj kupował w Rossmanie? Ja? No właśnie. Więc proszę mi tutaj nie mówić. Ty, ale kurde, to naprawdę jest creepy. Kurde, idziemy, nikogo nie ma, żadnej żywej duszy. No i ja się cały czas dziwię. Ale wiadomo, no kurde, do czego ja się w sobie porównuję, jak ja chłop z miasta jestem. Więc do czego ja się porównuję? Wy się przyzwyczaić do no. Da się. No. A jeżeli kogoś dziwi w sumie długość tego vloga, to jest dlatego, że w sumie nie miałem jakiegoś pomysłu na dłuższy materiał, tylko w sumie wolałem zrobić trochę krótszy, ale żeby też nie był za krótki, więc... Pół godziny 20 minut. No. Wiadomo, no dłuższy będzie w Bydgoszczy, nie? Wiadomo, jak to jest. To będą trochę dłuższe materiały. Aczkolwiek, ej, cieszcie się, że coś jest, nie? Bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, a pierdolę, nie chce mi się. Mam wywalone jajca. Można by. A wiecie, materiału też jest dużo, dlatego że też trzeba sobie spędzić czas sam ze sobą, a nie, kurde, za każdym razem. Kuźwa, nie o to mi chodzi, tak? Proszę mnie tutaj, proszę mnie ze mnie się nie śmiać. Samolub jeden? Samolub. Czemu ja myślę tylko o sobie? Nie myślę tylko o sobie, o was też. Jak chciałbyś sam ze sobą, to trzeba było w domu zostać. Ja pierdzielę, no. I to jest właśnie to, kurde. Ja coś powiem i jest to potem wykorzystywane przeciwko mnie, dlatego nie wiem, ja może będę robił nieme vlogi od dzisiaj, ja będę może z tym. To będę tym językiem migowym się obsługiwał. Czegoś się chociaż nauczę. Zawsze jakaś nowa umiejętność. Nabędziemy nową umiejętność i będzie fajnie, kurde. Widzicie, patrzcie, czym on mnie atakuje, widzicie? Chce mnie pobić tym. Jak tak, od razu mi, kurde, da ten... żółtego rąba, że coś słabe samopoczucie, czegoś potrzebuje. Potrzebujemy akurat teraz wrócić do domu. Tak, potrzebujemy wrócić do domu. Prawda, zgadzacie się? To się zabiera na deszcz, więc to trzeba. Zgadzają się ze mną, widzicie, kurde? Bardzo się cieszę z tego powodu. A tam jest materac. O, materac? O, to ej, chwila, moment, trzeba zmienić perspektywę. Patrzcie, jaki fajny materac, ktoś zgubił. No żeby tak nie szanować, kurde... Ja pierdzielę, no. Zadbałby ktoś o niego. Czemu ty chcesz po tym chodzić? Co ty sobie wyobrażasz? W ogóle patrzcie, jaka ona jest ten... różnofirmowa. Ma torbę Nike i ten... i Adidasa buty. Halo. To trzeba będzie oznaczyć, że lokowanie produktu. Muszą zapłacić, skurwysyny. Dobra, ale ty masz też czapkę ze Spyro. O właśnie, no nie chwal. Nawet nie ma czym się chwalić. Tak się nie ma czym chwalić. No, dostał fajny prezent. Może sam będziesz się chciał tam u siebie tym pochwalić. Kurde.
Mógłbyś zrobić spóźniony unboxing. Wszystko już otwarte. Zapakuję wszystko od nowa. jak ci już jest robią unboxing w pokoju. O nie! Pokoju wszystko. Ej, no to możesz tak zrobić. Co ci szkodzi? Wiesz, może zawsze dodatkowy materiał zrobić, to wtedy do tego vloga się wrzuci. Czemu nie? A ty idziesz czy co? O, stoisz sobie. Ej, to byłaby dobra miniaturka, taka jest scena stojąca i tam u góry napis wypizdowie górny. Ale nic mi nie masz do powiedzenia? Tak, to nie. O, hydrat, widzicie? Patrzcie. A ten co? Gdzie ty uciekasz? A to ty tyłem idziesz. No, jak widzicie, niebo będzie dosyć, że tak powiem, dosyć nieprzyjemne. Więc może ja dam trochę szybciej pójdę. Żeby kurzu za sobą nie pozostawiał. No przyśpiesz! Kurde! No jak to tak można, no? Co wy sobie wyobrażacie? A masz coś w ogóle do powiedzenia do naszej ekipy z CZ? Nie. Nie? A uważasz, że dobrze, że ich tutaj nie ma? O, i bardzo dobrze. I o to chodziło. Nie masz miejsca. Czyli generalnie to ten. To JCZ. Wyjątkowo teraz JCZ. Na 100%. O nie. No, właśnie. 80. A potem Czomski będzie to oglądał i będzie. O nie! Czy to on? Leci. No nie śmiej się. Co? Tam UFO leci? Nie widzę w sumie. Kurde. Nie w tą stronę, Tom? W którą, Tom? Faktycznie coś tam leci. Ej, to faktycznie, bo... Może kosmici do nas lecą. No. Chcą nas ten, porwać. No nie, najgorzej. Realnie to wchodzimy zaraz w strefę czerwoną, bo idziemy w stronę tamtych kurwanych chmur. No, więc jak nas na wizji prąd pierdyknie, czy tej piorun, to będzie nawet... To powiem tak, to nawet tego vloga nie ujrzycie. Zostanie on zapisany na telefonie, ale ten, kto go znajdzie, to go może wtedy upubliczni. O ile nie zrobi z tego, wiesz, jakiejś przeróbki w czwartej gęstości. Kupa mięci. Nie, to będzie to, co kupa i mięci. Spacja mięci, kurde. Rest in peace, 2021. No co ja z nimi mam, kurde? Co ja z nimi mam, kurcze pieczone, widzicie? Patrzcie, jak oni powłóczą powoli, kurde. Co ja mam z nimi? O! Ktoś czapkę zgubił! No co ja mam z nimi? No weźcie mi, powiecie, co ja mam z nimi, kurde? O, idą. Idzie jeden. O! It was at this moment that he knew. He fucked up. Spróbowałbyś, tylko spróbowałbyś. Może teraz cięcie na górę. Tak. W sobie będzie można coś pomyśleć nad jakimś montażem bez kitu. Ej, co ty robisz? Czy ty mnie nagrywasz, jak ja... Ty robisz mi zdjęcie, jak ja nagrywam teraz? A macie coś ogólnie do powiedzenia jako takie, powiedzmy, podsumowanie w cudzysłowie? Co? Masz coś?
No, masz coś do powiedzenia? Jest dla mnie dzisiaj niedobry. Czemu? Bo mi za chwilę dokucza. A ty coś masz do powiedzenia? Ogólnie to każdy pies to albo suka, albo sukińcy. Jak zwykle, no kurde, jak zwykle. Ja pierdzielę, co ja mam z nimi? Z kim ja pracuję? Kurde. No dobra, no i jesteśmy z powrotem już w zasadzie, można by powiedzieć, że w domu. Chociaż ja do domu będę teraz jechał. A Justyna tam załatwić swoje sprawy. No i co, no, mam nadzieję, że wam się ten mniej więcej spotkanie z Pikselem aka Mateuszem spodobało. Miejmy nadzieję, bo wyszedł z tego całkiem fajny materiał. Co prawda długościowo nie jest tak długi jak Bydgoszcz czy Łódź, ale trochę krótszy. Może następnym razem się coś dłuższego zrobi. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, nie tyle w sumie, nie wiem. Może jeszcze zapytam się Justyny, czy ona coś doda. Justyna, czy ty coś dodasz? Chcę mi się spać. Chce ci się spać? A nie dodasz nic ciekawego, jak ci się podobało? Było naprawdę super. Uważasz, że możemy to powtórzyć jeszcze w te wakacje? No kurde, koniecznie. Co prawda, no tak jak mówię, materiał może wyszedł i krótszy niż Bydgoszcz czy Łódź. Ale wydaje mi się, że też całkiem spoko było. Może na drugi raz po prostu będzie lepiej. Prawda? No kurde. A teraz będziemy siedzieli i czekali na pociąg. No, bo Michałowi wraca. Ja wracam, a Justyna jedzie załatwić swoje sprawy. Wiecie, Justyna jest jak tajny agent. Musi po prostu jechać po innych miastach załatwiać sprawy. Co nie? Oczywiście. No, tak więc Justyna robi misję ratowanie miasta i świata, a ja robię misję powrót do domu, do bezpiecznego schronu. No, no to elo.